Wow, Michał Michalski, piękny powrót do KSW, piekielne były te łokcie. Pierwsze co, to gratulacje. O, dziękuję bardzo. No, cieszę się, że mogłem wrócić po roku czasu, po ciężkiej kontuzji. Cieszę się, że tu jestem. Mile się wraca. To był bardzo ciężki rok, nie tylko dla Ciebie, jako że miałeś przerwę, ale też miałeś też wiele zmian, zmiana klubu, zmiana miejsca zamieszkania. Do tego ta sytuacja covidowa, no na pewno nie było łatwo, ale widać, opłaciły się te trudy. Dokładnie. Rok ciężki, ale zweryfikował dużo rzeczy. Trzeba było się odnaleźć w tym wszystkim, w tej całej pandemii. Tak zmieniłem klub, oczywiście na lepsze. Mojemu staremu klubowi życzę oczywiście wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Jestem częścią tego klubu i teraz będę go godnie reprezentował. A jak godzisz to, że jesteś w Poznaniu na co dzień i swoje serce tak naprawdę masz we Wrocławiu, jak to wygląda logistycznie? Jest to bardzo ciężkie. Te 3 miesiące naprawdę były mega trudne, bo mieszkałem sam. Do żony jeździłem tylko na weekendy. Na weekendy zjeżdżałem do Wrocławia, także absolutnie poświęcony czas tylko i wyłącznie na treningi, bycie w samotności i postawienie wszystkiego na jedną kartę, czyli na MMA. Jak widać, się dzisiaj opłaciło. No tak to jest, miesiące pracy, jedna chwila chwały, nie? Nie dałeś nam za dużo rozkoszować się. Oczywiście było to skondensowane i piękne, że skończyłeś w pierwszej rundzie, natomiast nie był to pełen dystans. I czy tak właśnie planowałeś, że to się w ten sposób potoczy, czy chciałeś skończyć przed czasem, czy jednak mieliście inną strategię przygotowaną? No wiadomo, gdzieś zawsze się mierzy w to, żeby skończyć tą walkę przed czasem jak najszybciej, po co się męczyć, prawda? Nie zawsze tak wychodzi, nie zawsze tak się zakłada. Ja zawsze się nastawiam na 3 rundy, bo się kiedyś nastawiałem na nokauty i wychodziły ciężkie 3 rundy, dlatego wolę nastawić się na to, że będzie ciężko, a jeśli wyjdzie nokaut, to wyjdzie. Tutaj wyszła walka przed czasem, się skończyła, także no super, tak sobie to wymarzyłem i gdzieś tam myślałem, że może tak się wydarzyć, ale tak jak mówię, nastawiałem się na 3 rundy. Wspomniałeś dzisiaj właśnie klubie swoim nowym Ancos MMA. Andryszak również dzisiaj zwycięski, więc kolejne świetne zwycięstwo Ancosu. Powiedz nam, jak ocenisz te całe przygotowania, bo były na pewno inne dla Ciebie w stosunku do poprzedniego klubu i jak właśnie porównasz klub Ancos do tego, w którym byłeś wcześniej? A więc tak, na pewno porównam to w ten sposób, że u siebie w klubie we Wrocławiu byłem wiodącą postacią, liderem myślę, że i tak naprawdę nie miałem już wyzwań na treningach. Jak nie przychodził nikt w mojej wadze, tak naprawdę te treningi tylko były takie, żeby je zrobić. A w Ancosie idę i jest naprawdę 30 chłopa, z czego z 15 w mojej wadze, a z czego 5 to jest czołówka. Także nie jestem teraz wiodącym, mega liderem, jestem jednym z wielu. I to mi też odpowiada, bo tak naprawdę mamy kto dociążyć, jestem dociążany, jest mi ciężko na treningach niektórych i o to w tym chodzi. Czy zaskoczył dzisiaj, czymkolwiek? Tak, zaskoczył mnie obszernymi sierpami, bo wiedziałem, że będzie jednak bił te sierpy, ale nie aż tak mocne, bo na wcześniejszych walkach gdzieś tam używał tego lewego sierpa i na niego byłem gotowy. Ale on tutaj naprawdę rzucał mocne, obszerne ciosy, także nie bardzo niebezpieczne, ale gdzieś tam udawało mi się ich unikać. Tam jeden nawet tak jakby wszedł, może nie do końca Cię podłączył, ale w jakiś sposób zatrząsnął, zanim Ty już go podłączyłeś. Dostałem jeden cios gdzieś na tył głowy, to czułem i chyba dostałem też jakiegoś łokcia tam po oderwaniu od siatki, to też gdzieś tam odczułem. Ogólnie nie wiem dlaczego, ale nie pamiętam za wiele z przebiegu walki. I tak naprawdę pamiętam tylko, że gdzieś tym prawym trafiłem i później tego krucyfiksa i gdzieś te takie pojedyncze ciosy, a niewiele pamiętam właśnie z walki. Muszę sobie ją obejrzeć, wiadomo, na zimno i wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć. Michał, po tym roku i teraz jak z przodkiem przyszedłeś w nowy, to chyba masz apetyt na więcej walk, pewnie masz jakieś ambitne plany na ten 2021. Dokładnie, tym bardziej, że teraz cały rok odpoczywałem, praktycznie nie robiłem, trenowałem oczywiście solidnie i tak dalej, ale nie walczyłem, jestem głodny walk, tym bardziej, że teraz pierwsza walka udało się w styczniu, także mam jeszcze cały rok. Teraz na pewno z tydzień, dwa będę chciał odpocząć solidnie, bo to było, tak jak mówię, to były ciężkie przygotowania w samotności, wiele wyrzeczeń i tak dalej. Teraz bym chciał trochę poświęcić czas dla rodziny, znajomych, przyjaciół. No i wracam ze świeżą głową do Poznania, za przeproszeniem dalej na swoje marzenia i cele. Serek na pewno był bardzo zadowolony. Myślisz, że oglądał? Myślę, że nie oglądał, ale na pewno mu wszystko przekażą w najbliższym czasie. Jasne, jasne. Pozdrawiamy go i chyba jeszcze jakieś... O, podziękowania, jeśli jakieś masz. Kurczę, chciałbym podziękować na pewno wszystkim swoim sponsorom. Nie będę wymieniał, bo na pewno nie wymienię wszystkich, a nie chciałbym nikogo pominąć. Dziękuję narożnikowi, przyjaciołom, kolegom, rodzinie, wszystkim, którzy mnie wspierają gdzieś tam. Naprawdę czuję to od Was na telefonie, nie odbierałem go dzisiaj cały dzień, bo naprawdę aż się zagrzał. Teraz podejrzewam, że jak przyjdę do hotelu, zobaczę, co tam się dzieje, to każdemu z Was odpiszę, podziękuję, tylko dajcie mi czas, bo na pewno będzie tych wiadomości multum, także dziękuję Wam z całego serca za wiarę we mnie. I my dziękujemy. Dziękujemy i gratulujemy.